Siemanko, moi drodzy, tu Paradoks i zapraszam na kolejny poradnik z Muchomorków w Walhalli. Jesteśmy w Grand Bridge. No i w tym miejscu możecie sobie zobaczyć, jest nasz Muchomor. Oddalę, żeby to było lepiej widać. No dobra. Zobaczmy, o co w nim chodzi. Obserwuj znaki i zapal właściwe kosze z węglami, by przejść przez portal. Znaki. Czy one się już palą? Jak one zmieniają? A one zmieniają kolor. Dobra, czyli co, podpalony to będzie czerwony czy niebieski? Dobra, tu rozumiem, mamy wrota. Nie wiem, to są jakieś róże. Tu też są róże. Tu już nie ma. Tu też nie ma. No spróbujmy. Tu i tutaj i tak. No i co? Nic się nie dzieje. Bo chyba jednak nie o to chodzi. Dobra. Popatrzmy na każdy kosz. Czym to się może różni? W oddali mamy jakieś ruiny. Jest tam jakaś czaszka kozła, czy coś takiego. Tutaj mamy jakby okno i też czaszkę kozła. Ale tutaj też jest okno, ale nie ma czaszki kozła. No i tutaj też tu już nie ma nic kompletnie. A może to o te okna chodzi? Tu też jest okno. Spróbujmy. Tu już okna nie ma. Tutaj są ruiny i tu są ruiny. Może tam, gdzie są okna, trzeba zapalić te kosze. O ile niebieski to jest zapalenie też. O! Jest! Udało się! Ha! Przechodzimy. Traveled far. To he who enters from the cold with frozen legs in need of food and clothing. No dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że ten poradnik się komuś przyda. Jeśli tak, będę wdzięczny za łapkę w górę, za subskrypcję. No i za kliknięcie w dzwoneczek, by być na bieżąco z materiałami. Grał dla Was Paradoks. Trzymajcie się. Hej, hej.